Bitcoin.pl. Największy polski serwis poświęcony kryptowalutom i technologii blockchain. Wkoło wszyscy mówią o ryzyku, a kolejne giełdy upadają? Czy z drugiej jednak strony chciałbyś łatwo i szybko kupić kryptowaluty? Powierz swoje bezpieczeństwo akredytowanemu podmiotowi. Bitcoin to jeden z najstarszych i najlepiej działających kantorów online. Wygoda transakcji i bezpieczeństwo są gwarantowane. Nie ryzykuj. Dołącz do cyfrowej rewolucji. Cześć, z tej strony Fastlane i witajcie w kolejnym odcinku serii Kryptokalendarz na kanale Kryptoraport. Sponsorem dzisiejszego odcinka jest firma Bitcoin.pl, jeden z najstarszych kantorów internetowych, gdzie można szybko i bezpiecznie kupić lub sprzedać bitcoiny. Obecnie jest fajna promocja na zakup, szczegóły znajdziecie w opisie wideo. Jeśli podoba Wam się to, co robimy, pamiętajcie o zasubskrybowaniu naszego kanału, dajcie łapkę w górę, piszcie komentarze, co byście chcieli zobaczyć w kolejnych odcinkach. Pamiętajcie też, że jest to seria, gdzie analiza jest prowadzona w parze do Bitcoina. Analizę do dolara mamy w innej serii, która jest emitowana również co tydzień na naszym kanale. Zachęcamy do dołączenia do grupy Kryptoraport na Facebooku. A jeśli chcecie widzieć więcej części takiej analizy, jak robię, zapraszam również do grupy Crypto Hunters na Facebooku. Jest to grupa również, którą współtworzę. Przechodzimy do sedna. Co w dzisiejszym odcinku? Oprócz sytuacji Bitcoina omówimy 5 altcoinów, topowe Ethereum, co dalej po zamknięciu tygodnia, po korekcie, jak może się zachowywać w tym tygodniu i w kolejnych. Cardano po hard forku, kolejne wydarzenie już niedługo, Mainnet, jak może się zachować cena. BNB, kolejne produkty dochodzą, kolejne pary, kolejne instrumenty do gry na dźwigni. Gdzie szukać wejścia, gdzie może odbić cena. Matic cały czas jest w uptrendzie, gdzie można kupić, gdzie są najbliższe opory, przed nami wydarzenia. I Chiliz, CHZ, w perspektywie kolejnych wydarzeń, jak może zachować się cena. To jest wykres tygodniowy, więc nie ma wielu świeczek, ale myślę, że rozbijemy wykres na drobniejsze części i zobaczymy, co można odczytać. Ok, przechodzimy do Bitcoina. Bitcoin zamknął ten tydzień, który zakończył się kilka godzin temu spadkowo, jak widać. Mówię kilka godzin temu, ponieważ mamy godzinę w tej chwili 7:30. Ostatnio nagrywam dosyć wcześnie te materiały i tak mam ułożony po prostu plan dnia. Ale dobrze, no tydzień zamknięty na czerwono, spadkowo, w okolicy ważnego wsparcia. I teraz cóż, powinniście już wiedzieć z poprzednich odcinków, że jeżeli tydzień zamyka się wzrostowo, na dobrym wolumenie, kolejny tydzień, kolejna świeca tygodniowa zaczyna się często od retestu oporów, które zostały przebite w poprzednim tygodniu, jako nowych wsparć. Tutaj w tej roli, na przykład w tej świecy, występowały poziomy tutaj ten i to faktycznie miało miejsce. I teraz analogicznie, mamy czerwoną świecę, więc dzisiaj, jutro możliwy ruch w górę. Retest wcześniej przebitych wsparć, na tej świecy przebiliśmy wsparcia, które były w tym miejscu, nawet w tym miejscu, jako nowych oporów. I to od wolumenu będzie zależało. Jeżeli teraz cena będzie się poruszała na początku tygodnia w górę na malejącym wolumenie, to z dużym prawdopodobieństwem jest to bull trap i tylko retest. I myślę, że takim ważnym miejscem może być, no może tutaj za daleko poszedłem, no ale tak, okolice 8-9 do 9 tysięcy, okolice 9 tysięcy powiedzmy, będą ważnym poziomem. Jeżeli cena się odbije od dołu od tego poziomu, możliwy dalszy ruch w dół i dopiero wybicie. Ja sobie wezmę może kreski, wstawię z powrotem. Przejdźmy na interwał jednodniowy. Może nawet, dobrze, jednodniowy na razie. Ja sobie tu zmierzyłem sobie FIBO tego ostatniego
na tym ostatnim ruchu, poczynając od 306-400, gdzie był dołek i taki wyraźny top w okolicy 10500. I teraz tak, 0,5 tego mierzenia, 0,5 FIBO jest w okolicy 8466 i w tej chwili jest to mocne wsparcie. Natomiast jeszcze bardziej reakcyjnym poziomem jest 0,618 mierzenia FIBO i jest to około 8000 dolarów USDT w tej chwili na Binance. Jak sobie rozbijemy na H4 wykres, to mieliśmy clean. Teraz kolejny clean już w nieco innym koncie, ponieważ wybicie z tego wcześniejszego cleana było na niewielkim wolumenie. Był to trap, no i cena sobie jednak nie poszła górą, jak wszyscy się spodziewali, albo część osób się spodziewała, tylko idzie bokiem. I teraz w zależności od tego, jaki wolumen będzie dzisiaj na tych świecach, no już patrzę na H4, jeżeli będą się zamykać nad oporami nad 8730 i ten wolumen będzie rósł w miarę jak cena będzie się poruszała w górę, to dobrze. To jest duża szansa na przebicie 9000 i testowanie wyższych oporów. Natomiast jeżeli ten wolumen będzie malał, zwłaszcza na H1, jak sobie rozbijemy w późniejszych godzinach dzisiejszego dnia i jutrzejszego, to myślę, że spora szansa, że się odbije od 8900 i gdzieś pójdzie w dół. Pierwszy test będzie 8200, okolice 8, co mówiłem, że 0,618 FIBO. I wtedy myślę, że do końca marca spora szansa na wzrost i atak na 10 tysięcy z powrotem. Więc tak wygląda według mnie scenariusz na najbliższe dni na Bitcoina. Wyjście z klina, retest, odbicie w dół, nowy dołek i wyjście w górę. Jeżeli wolumen, no jak zwykle u mnie wolumen jest kluczem, wolumen to znaczy te bary, tak, te słupki, które są na dole wykresu, jest to obwód ilość transakcji, obwód, możemy widzieć, czy są to zakupowe świece, czy to znaczy, czy dominuje tu sprzedaż, czy zlecenia kupna. Nie patrzę za bardzo w order book, zbyt często, ponieważ order book można usunąć w każdej chwili i często ktoś nie ma zamiaru kupić lub sprzedać, tylko po prostu wystawia fałszywe zlecenia, żeby zmienić traderów z różnych powodów. Już nie będę teraz jakby tego rozciągał. Natomiast wolumen to jest historia, to są fakty, to jest coś, czego nie można zmienić i na tym bazuje. Dla mnie to jest kluczowa informacja z wykresu. Więc jeżeli teraz pojawi się duży wolumen, wyraźnie większy niż te wcześniejsze świece, to myślę, że spora szansa na wyjście w górę, tak jak powiedziałem, powyżej 9 i wtedy mamy opory taki poważniejszy, około 9500. Natomiast jeżeli coś, czego się spodziewam, czyli malejący wolumen, odbicie od okolic 9000 i w dół, jeżeli tutaj oczywiście wszystko zależy od reakcji w kluczowych miejscach na wykresie. Ja zakładam taki scenariusz, natomiast on może pójść świeca jeszcze niżej. Ale myślę, że to 0,618 jest całkiem reakcyjne, więc myślę, że niżej jak 7,980, 8000 w tej chwili nie widzę. Może jakiś cień pójdzie w dół i zostanie momentalnie wyciągnięty, ale myślę, że ważną okolicą do obserwacji jest ten poziom około 8000, 8200, no i 8500, pod 8500, który jest 0,5 mierzenia FIBO. Ok, przechodzimy do altcoinów. Ethereum w parze do Bitcoina. Można wyrysować kilka linii trendu. Ja to akurat teraz widzę taką, ponieważ tutaj mamy wsparcie horyzontalne i myślę, że spora szansa już raz się tutaj odbiła, w zasadzie dwukrotnie się cena tutaj odbiła od góry i testuje to wsparcie. Myślę, że jest spora szansa, że dotrzemy do jeszcze raz do tej linii trendu około 0,025 i będzie wyjście w górę. Kluczowe będzie 0,027-28. Jeśli to zostanie przebite, to droga do wyższych szczytów jest otwarta. Natomiast jeżeli cena spadnie poniżej 0,024, no tak, 24,50, myślę, że nam się potwierdzi spadkowa struktura, która może pociągnąć cenę w dół do okolicy 0,021-22, gdzie znajduje się główna linia trendu.
główna linia trendu i też mocne wsparcie horyzontalne. Czyli tak, jeżeli się nie wybroni nam 0,0,24,25, to mamy później wsparcie 0,0,22. Ale myślę, że jest szansa, w zależności od sytuacji jeszcze na Bitcoinie oczywiście, ale jest szansa, że tutaj to wsparcie się nam wybroni. Fundamentalnie cały czas trwają prace nad Ethereum 2.0. Coraz więcej informacji widzę w sieci, pozytywnych artykułów, różnych badań, więc myślę, że powoli ten hype się nakręca i powoli Ethereum będzie zyskiwało. Więc zobaczymy. Mówię o takim długoterminowym, midterminowym okresie. Zobaczymy, czy to tak pójdzie, jak myślę. Kolejny altcoin, Cardano, ADA. Za nami już hard fork, który nie był specjalnie nagłośniony i wypromowany marketingowo, co przełożyło się na małe zainteresowanie inwestorów. Projekt nadal się rozwija. Na początku kwietnia planowany jest mainnet, który może pomóc podnieść cenę Cardano. I okej, zobaczymy, jak sytuacja wygląda od strony technicznej teraz. Mieliśmy strukturę na odwracającą trend wzrostowy na spadkowy. Taki popularny, można zobaczyć tutaj głowę z ramionami, tak, jedno ramię, głowę, drugie ramię. Myślę, że zasięg został zrobiony albo jest bliski zrobienia tego. Już tu myślę, że już mówiłem, jak ten zasięg można policzyć. Mamy taki poziom neckline, tak, czyli taki kluczowy, ramię, głowa, ramię, czyli mierzymy od szczytu tej przysłowiowej głowy do neckline. Przenosimy tą wartość, no nie, jeszcze trochę brakuje. No, wcale nie musi to być dopełnione, ale z jakimś dosyć sporym prawdopodobieństwem jeszcze ta cena może zejść w dół. Natomiast wyznaczyłem tutaj zielonym paskiem, zielonym prostokątem wsparcie horyzontalne, które jest dosyć mocne. Teraz zobaczmy, co się dzieje. Cały czas, patrząc na wolumen, cały czas ta sprzedaż, sprzedający, cena jest pod kontrolą sprzedających tutaj, tak mogę powiedzieć. Patrząc na wykres, patrząc na wolumen. Ten wolumen zakupowy jest sporo niższy niż sprzedaż jak do tej pory, ale na plus dla byków robi nam się powoli klin zniżkujący. Może na razie to jeszcze trochę przypomina bardziej kanał spadkowy, no ale to jest taki cień, żeby minąć. Dobra, na razie jest mało tych punktów stycznych, więc to nie jest jeszcze jakieś mega prawdopodobne, ale robi się już powoli, nam się zaczyna robić clean. No tu mamy kolejną linię, która myślę, że sobie pójdzie cena w górę w okolicy 200, nie przepraszam, 560, 570 i jeszcze raz gdzieś pójdzie w dół. Myślę, żebym łapał w okolicy 520-500. Jeśli ktoś lubi Cardano, chciałby. Patrząc po wskaźnikach, RSI robi już dywergencję na wzrosty, czyli dywergencję, czyli odchylenie wskaźnika, tak? Ceny mamy, podąża w dół, robią się coraz niższe dołki, natomiast RSI robi już wyższy dołek. Z mojego doświadczenia mogę powiedzieć, że na wyższych interwałach, no myślę, że na D1 czy W1, dywergencja działa po trzecim kontakcie. Mniej więcej po trzecim kontakcie linii, jaką możemy wyznaczyć, która właśnie robi odchylenie od ceny. Czyli to RSI jeszcze gdzieś tam sobie pójdzie w górę, pewnie wyjdzie z tego małego klina. Może dotrzeć gdzieś w okolicy 40 na H4 i powinno spać jeszcze jeden dołek. Jeżeli tu się odbije, wyjdzie w górę, to wtedy mamy spore szanse, że również cena wyjdzie w górę mocniej. Patrząc po OBV, no to niestety nie robi dywergencji, tylko podąża za ceną. Dlatego tak jak mówię, według mnie jeszcze cena tutaj na Cardano jest pod kontrolą sprzedających. Czyli tak, podsumowując, wsparcie około 500-520 ten moment, jeżeli to by puściło, to później mamy okolice 480. Chociaż tu jest gęsto, tak jak mówię, no jest tutaj gęsto, to wsparcie jest dosyć solidne. Myślę, że co 10-20 satoshi jest jakieś mocniejsze zlecenia będą. Patrząc po oporach, to mamy opór właśnie w okolicy obecnej 540,
5550, później ważne miejsce 575 i 600. Na ten moment myślę, że takie opory na ten tydzień wystarczą. Więc tak jak mówię, warto obserwować, tym bardziej, że na początku kwietnia mamy zapowiedziany Minet, być może on będzie bardziej wypromowany, bardziej to ruszy ceną. Okay. BNB. Dodawane są nowe produkty na platformę Binance. Niedługo palenie coinów. Nowe projekty wchodzą również przez Launchpad, nowe kryptowaluty, więc ogólnie platforma się rozwija. Patrząc technicznie, cena respektuje poziomy, tutaj na tygodniowym wyznaczyłem sobie wsparcie. I tak jak przedtem przyleciało przez nie jak przez sito, to szybko wróciło na dół i teraz już respektuje ten poziom. Czego możemy się spodziewać? No oczywiście znowu patrzymy na wolumen. Tutaj na razie utworzyła nam się lokalnie linia trendu. Przepraszam. Jeżeli wzdłuż tej linii trendu cena będzie poruszała się, wspinała się w górę i wolumen będzie rosnący, myślę, że kluczowym miejscem będzie 0024 jako opór. Jeżeli to przeskoczymy, to mamy kolejny opór już 0030. Tu jeszcze mamy lokalnie 0026. Ale myślę, że za drugim razem już zostanie zdobyte. Natomiast jeżeli odbijemy się od dołu od 0024, to znowu cena może spaść tutaj na 0018. Więc tak to widzę. Główne wsparcia teraz, tak? Wsparcie lokalne 0021, 20, 215. Najważniejsze wsparcie, nawet z FIBO, to też to wynika 001850 i opór teraz 0024, lokalnie później 0026 powiedzmy i 0030 główny opór do przeskoczenia, jeżeli chcemy myśleć o dalszych wzrostach. Ok, Matic. Deweloperzy projektu zaplanowali tutaj szereg działań do końca pierwszego kwartału tego roku, czyli do końca marca, ale niewątpliwie najciekawszym, najbardziej wpływającym na cenę może być Mainnet. To jest właśnie do końca Q1 wyznaczony przez deweloperów. I teraz co my widzimy na wykresie? Tydzień temu mówiłem o tym, że najlepsze do łapania są okolice 193 do 200 satoshi przy głównej linii trendu i przy horyzontalnie fajnym wsparciu. I ta cena faktycznie się tutaj odbiła. Utworzyła nam podwójne dno, które zostało wybite, ale ten wolumen nie był powalający. Cena poruszała się w górę i ten wolumen nie był fajny. Natomiast teraz wyróżnia się na pewno wolumen sprzedażowy, który tuż pod oporem się pojawił. Jeżeli teraz cena wybroni ładnie to, co się dzieje, czyli ona reaguje na tą linię, myślę, że można to nazwać flagą, że to bull flag może być. Lokalnie kanał zniżkujący, ta cena generalnie od góry testuje ten poziom. Jeżeli teraz pojawi się wolumen kupujących i zostanie znowu przebite 230 satoshi, myślę, że spora szansa, że przeskoczymy powyżej 250, 247, 8 jest kluczowy opór teraz. Jeżeli to przeskoczymy, to myślę, że szansa na dalsze wybicia. Patrząc na zakres podwójnego dna, gdybyśmy mieli liczyć, już nie liczę od tych, tylko tak. Patrząc na zakres podwójnego dna, to jest około 260-265 satoshi, natomiast główny opór kolejny do 280. Jeżeli natomiast cena się nie wybroni i spadnie z powrotem do tego kanału zniżkującego, dobrym momentem na łapanie ceny będą znowu okolice 195 do 200 satoshi. I to już kolejny raz, kilka razy z tego poziomu cena odbijała. Jest to dobry poziom reakcyjny dla Matica. Natomiast patrząc na wydarzenia, myślę, że inwestorzy powinni być zainteresowani utrzymaniem tej ceny. Tu można jeszcze wyznaczyć, w trakcie mówienia widzę lokalną linię trendu wzrostowego. Zobaczymy, teraz będzie głównie od wolumenu zależało. Być może utworzy nam się tutaj trójkąt zwyżkujący
i w końcu to 232 zostanie znowu wybite górą. Więc takie poziomy do obserwacji. 232, 248, 250, 280 są opory i wsparcie właśnie tutaj w okolicy 220 i później 190 do 200, takie super wsparcie moim zdaniem. Ok, czyli z ostatni z dzisiaj omawianych projektów CHZ. Projekt z dobrym teamem, deweloperem znającym się na marketingu. Projekt nakierowany jest na świat sportu. Są podpisane partnerstwa z popularnymi klubami piłkarskimi, Ligi Mistrzów, jak chociażby Juventus czy ostatnio Barcelona. Głównie w tej współpracy chodzi o token fans, czyli tokeny, dzięki którym można m.in. oddawać głosy w sprawach związanych z działalnością ulubionego klubu. Wiem, że są też plany wejścia w inne gałęzie sportu, w NBA, w inne dyscypliny, no ale na razie mamy piłkę nożną. Do końca pierwszego kwartału ma być oddany specjalny czat do komunikowania się między sobą, osobami, które mają w posiadaniu token fans, oraz będzie też oddany marketplace, gdzie będzie można zakupić i odsprzedać swoje tokeny. Wszystko to na platformę Socios, która to zapowiedziała do końca lutego uruchomienie aplikacji na system iOS. Całość wygląda rozwojowo. Myślę, że warto śledzić poczynania w projekcie. Patrząc na wykres, możemy zaobserwować duże wahania ceny. W tej chwili utworzył nam się taki, można łatwo wyrysować linię downtrendu, czyli lokalnego trendu spadkowego na H4. Zobaczymy, czy mi się uda wyznaczyć równoległą drugą. No, powiedzmy, że nie jest to wyraźne. Podoba mi się. No okej. Powiedzmy, że jest taki kanał zniżkujący. Powolutku idzie to w stronę klina, ale jeszcze daleko. I teraz mówiłem tydzień temu o okolicach 120-125 jako wsparcie. No i cena zeszła nam nieco niżej, ale pojawił się dosyć spory wolumen. Cena została wybita w górę. Pojawił się lokalny kanał zwyżkujący i cena wyszła nam teraz w górę. Jeśli chodzi o wsparcia, powinno się nam obronić 130, między 130 a 135. Jeżeli się wybroni, jest możliwy atak w górę i z sukcesem wybicie tej linii trendu zniżkującego. Jeżeli to nastąpi, to mamy opory w okolicach, kolejne opory w okolicach 150 satoshi, 157 i taki główny 170 satoshi. Jeżeli natomiast ten wsparcie się nie wybroni, cena znowu spada na główne wsparcie około 120 satoshi i później już mamy okolice 100 dopiero, czyli możliwe, że takie dwa scenariusze, które rozważam, to właśnie konsolidacja jakaś, wtedy możliwy bull flag tutaj i wyjście w górę. Natomiast jeżeli cena nam wróci, to możliwe odbicie i tak, i dopiero w górę. No to są tylko, to jest hipoteza, więc myślę, że najlepiej warto obserwować po prostu te ważne poziomy. Czyli tak jak wspomniałem, wsparcie 130-135, później takie ważne, dużo ważniejsze według mnie 120 i tu bym się ustawiał na jakiś dokup, zakup, jeżeli ktoś jest też fanem tego projektu. I dopiero później takie ważne wsparcie w okolicach 100-105 satoshi. Natomiast myślę, że to 120 może wytrzymać. Dużą jakby tutaj ważną rzeczą jest zachowanie się Bitcoina. Jeżeli on będzie stabilny lub będzie szedł w górę, to myślę, że większa szansa również, że Chili pójdzie w górę. Na razie myślę, może się cofnąć jeszcze na to 120 i tu bym obserwował ten poziom. Jeżeli nie, bardziej optymistyczna wersja 130 i góra. No dobrze, ok. Na dzisiaj to wszystko. Jeszcze raz przypominam o subskrypcji naszego kanału, łapkach, komentarzach. Zostawcie po sobie ślady, jeśli Wam się podoba nasza praca. Trzymajcie się i powodzenia na rynku. Cześć.